Witam wszystkich serdecznie zainteresowanych. Dzisiaj chciałem przedstawić taki film poglądowy na temat urządzenia, które jest do sprzedaży. Jest to urządzenie używane, oscyloskop cyfrowy, który na stanie naszej firmy przepracował sobie 2 lata. No niestety wymieniamy sprzęt na nowszy, więc ten chcemy sprzedać. I dlatego też, żeby był jasny obraz tego, co jest do sprzedania, chciałem przedstawić i opisać tutaj to urządzenie, pokazać, że jest sprawne. Oczywiście, żeby ktoś był pewien, że kupuje sprawny sprzęt. Jest to oscyloskop cyfrowy firmy Gratten. Atten w sumie, Gratten się to nazywa, tutaj mamy podpisane. Model GA1102CAL. Szerokość pasma 100 MHz. Ja może zoom zrobię, pokażę. Szerokość pasma 100 MHz. Oczywiście 2 razy 100 MHz to jest tutaj na każdy kanał. Samplowanie 1 giga na sekundę. Nie widzę tutaj na tej kamerze. 1 giga sample na sekundę, więc bardzo on płynnie sobie tutaj pracuje. Naprawdę urządzenie jest bardzo fajne, no ale wymieniamy z racji tego, że kupujemy nowszy sprzęt, bardziej zaawansowany. Jak widać, jest to używany sprzęt, nie nosi nawet śladów użytkowania, poza tym, że jakieś tam drobne drobinki kurzu są na ekranie. Pokażę jeszcze, tutaj nie jest zerwana plomba, oczywiście już gwarancji nie ma, ale nigdy nie był ten sprzęt otwierany, nie był modyfikowany, pracował tak, jak go kupiliśmy w firmie, która jest polskim dystrybutorem, od polskiego dystrybutora. Oczywiście powinno gdzieś być pudełko z tego urządzenia. Co tutaj mamy na tylnym panelu? Wejście USB, wyjście USB, przepraszam, wejście i wyjście RS232 i pass file out, tutaj wyjście na BNC i oczywiście standardowe zasilanie do sieci 230 V. Co jeszcze tutaj mogę powiedzieć o tym? Jest to, z tego co wyczytałem w sieci, bo długo kiedyś czytałem, w środku jest to Hantec. Firma Hantec robiła takie oscyloskopy pod firmę Atten. Nie wiem, czy to są prawdziwe informacje, ale tyle wyczytałem z tego, co mi się udało znaleźć w sieci, ponieważ wiadomo, producent takich rzeczy nie będzie pisał. Ja go teraz podłączę tutaj do sieci, uruchomimy sobie. Oczywiście do kompletu mamy przewód zasilający i dwie sondy do 100 MHz z tłumikiem 1,10 razy 1 i razy 10, tak samo ta czerwona i niebieska. To mamy to, przewód zasilający. Oczywiście włączymy sobie urządzenie, opiszę tutaj troszeczkę, co to, jakie funkcje tutaj są, tak w skrócie, nie będę się wgłębiał w szczegóły, bo ktoś, kto kupuje takie urządzenie, na pewno wie, co i jak. Jest gniazdo USB do zapisu plików na karcie USB, na pendrive'ie. Co mamy? Tutaj mamy przełączenie coupling, czy DC-AC, czy do GND. Filtr pasmowy możemy włączyć. Wyłączymy teraz. Tutaj jest przełączanie, ustawienie takie finalne. Pokażę, tutaj to będzie widać, napięcia takie szybkie. A jeśli włączymy sobie course, mamy już takie wolniejsze. Oczywiście przy takich pomiarach, jeśli pracujemy bez sondy, może musimy włączyć sobie tutaj razy 1, żeby wszystkie odczyty nam się zgadzały. Podłączymy sobie jakieś źródło sygnału. Mamy tutaj włączony generator z źródłem 10 MHz. Jak widać, mamy miernik częstotliwości. Jeszcze się nie zagrzał, więc po zagrzaniu on pokaże prawidłową wartość. Wiadomo, że każde takie urządzenie przed użytkowaniem włączamy wcześniej, żeby można
było przeprowadzać prawidłowe pomiary. Można sobie przebieg teraz rozciągnąć troszeczkę. Widzicie, sinusoida jest stabilna. Wszystko jest w najlepszym porządku. Możemy sobie nawet sygnał zmodulować. Tu jest modulacja AM, modulacja FM. Nie mam tutaj generatora 100 MHz, więc nie pokażę Wam, jak go tutaj mierzy, ale mam 60 MHz maksymalnie, mogę pokazać. Na pewno mierzy dobrze. 60 MHz to jest max. No, musimy oczywiście poczekać, aż się urządzenie dogrzeje, żeby wskazywało prawidłową wartość, prawda? Są pomiary. Wejdziemy sobie na 10 MHz, będzie łatwiej. Mamy ustawiony 1 V peak to peak. Jak widzicie, to dokładny odczyt tego to jest 1,055 V peak to peak, to znaczy od góry amplitudy do dołu. Jeśli włączymy RMS, mamy tutaj już inaczej, to musiałbym włączyć na oscyloskopie, przepraszam, na generatorze 1 V RMS. Oczywiście peak to peak, a tu mamy 1 V RMS, to znaczy do połowy amplitudy 1,016 V, więc pomiar jest prawidłowy. Jak widzimy, już częstotliwość dochodzi do 10 MHz, urządzenie się dogrzewa, będzie za chwileczkę miało swoje parametry, jak to każde urządzenie elektroniczne. Jest również automatyczny pomiar, który sobie naciskamy. Aktualnie wskazuję tutaj wszystkie parametry pomiarów. Można pojedynczy też sobie zrobić pojedynczy pomiar, naciskając przycisk single. Mamy tu jakąś pomoc, oczywiście ona jest po angielsku. Kto zna angielski, to na pewno sobie poradzi. OK. Wyłączymy pomoc. Mamy tutaj menu różnego rodzaju. Możemy odwrócić w pionie nasz pomiar. Co jeszcze? Mamy tu filtry do ustawienia, dolnoprzepustowe, górnoprzepustowe, szerokość pasma, które one tutaj mają przepuszczać, te filtry. No i mnóstwo innych tutaj. Tu mamy pomiary. Możemy sobie kursory włączyć nawet. Tu mamy manualny, tu mamy track, to znaczy one wędrują za naszym ustawionym tutaj parametrem. Możemy sobie zmierzyć sobie, możemy śmiało, częstotliwość, czas. No i z tego wynika potem częstotliwość, prawda? Jak wiadomo. Możemy sobie zmierzyć pojedynczą sinusoidę od szczytu do szczytu. Zobaczcie, tak to wygląda. Tutaj mamy pomiar 90 MHz. Jak widzimy, już urządzenie się dogrzało, doszło do siebie, mamy 10 MHz. Spróbujemy zwiększyć tą częstotliwość. 20 MHz, 30, 40, 50 i 60. Tyle mam najwięcej. Częstotliwość jest na równym poziomie. Teraz widzimy na wyświetlaczu zmodulowany sygnał z amplitudą modulacji AM. Jak widzicie, teraz jest wszystko OK. Sygnał jest czysty, nieprzemodulowany. Teraz spróbujemy dojść do 100, ponad 100%. Już widać, że sygnał zaczyna się przemodulowywać. Jest coś nie tak, więc już widzimy, że przemodulowanie tutaj mamy dosyć spore. Wróćmy do 80%. 80% modulacji. Urządzenie jak każde inne urządzenie elektroniczne takiej klasy cyfrowe posiada system autokalibracji. Można ją w każdej chwili przeprowadzić, naciskając przycisk Delete, Self Test,
i oczywiście według opisu press single to begin. Naciskamy, przeprowadzamy autokalibrację sprzętu, który się kalibruje, sprawdza wszystkie swoje parametry. Jeśli coś jest nie tak, wyskoczy na pewno jakiś błąd, który w życiu mi nie wyskoczył. Urządzenie używane było zgodnie z wszystkimi zasadami i wytycznymi. Tak to wygląda, moi drodzy. No cóż, tyle co chciałem powiedzieć na temat tego urządzenia. No, urządzenie używałem 2 albo 3 lata w naszym serwisie. W moim serwisie jest w 100% sprawne, także zainteresowanych zapraszam do zakupu. Cena oczywiście jest w ogłoszeniu, link będzie pod filmem też w ogłoszeniu. No i oczywiście w ogłoszeniach postaram się umieścić linki do filmu pokazowego, że tak powiem. Jeszcze raz podsumujmy. GA1102CAL Atten. Dwie sondy pomiarowe w komplecie i przewód zasilający do tego urządzenia. Zapraszam zainteresowanych do zakupu.